Obrabowali krzyżacki zamek. Łupy zbierali z podłogi szczytno. Obrabowali zamek, zbierając łupy z podłogi. Ukradli 150 zł. Trzech mieszkańców gminy Szczytno zdobyło ruiny krzyżackiego zamku w tym mieście i splądrowało. Aby włamać się do zamkniętych pomieszczeń, zniszczyli zabezpieczenia wykonane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Następnie zebrali z podłogi wszystkie monety, które turyści wrzucili, na szczęście. Teraz każdemu grozi do 10 lat więzienia. Policja w Szczytnie zatrzymała trzech mężczyzn podejrzewanych o splądrowanie ruin pokrzyżackiego zamku w tym mieście. O przestępstwie, do którego doszło tydzień wcześniej, zawiadomił urząd miasta. Z zawiadomienia wynikało, że około godzina 21:10 trzech nieznanych sprawców dostało się na teren ruin zamku. Następnie intruzi bezprawnie dostali się do jednego z zamkniętych pomieszczeń, po uszkodzeniu zabezpieczenia. Rabusie pozbierali monety, na szczęście wynieśli z obiektu monety pozostawione przez mieszkańców i turystów na tzw. apostrof szczęście, napisał szczycieński magistrat w zawiadomieniu do policji. Władze miasta S.A. odpowiedzialne za opiekę nad zabytkowym obiektem. Kryminalni przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu. Ustalili, że aby włamać się do zamkniętej komnaty podejrzewani użyli kamienia. Uszkodzili ręcznie wykonane zabezpieczenie, które wykonano na specjalne zamówienie, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Mężczyźni pozbierali leżące na ziemi monety wrzucone przez odwiedzających obiekt turystów na szczęście. W czwartek policja zatrzymała do trzech mieszkań w gminie Szczytno. Zatrzymano 22,24 i 39-latka, którzy przyznali się do zdemolowania zamku. Wszystkim trzem grozi 10 lat więzienia. Urząd Miasta w Szczytnie wycenił wartość poniesionych strat na kwotę blisko 800 zł. Tłumaczyli się, że byli bardzo pijani. Okazało się, że łączna suma, którą zebrali, wyniosła 150 zł. 39-latek, po przedstawieniu mu zarzutów, trafił prosto do zakładu karnego. Mężczyzna był bowiem poszukiwany, miał odsiedzieć karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkiem rodziny. Za kradzież z włamaniem cała trójka odpowie przed sądem. 22, 24 i 39-latkowi grozi do 10 lat więzienia.